Dziękuję bardzo. Ja postaram się na to pytanie odpowiedzieć, prezentując wyniki badań, głównie wykonanych przez nasz zespół hiperseksualność.pl, ale też przez różnych naszych kolegów z innych krajów na świecie. Okej. Więc tak, wraz z rozwojem technologii dostępu do internetu i wraz z rozwojem szerokopasmowego internetu przeszliśmy z takiego stanu, gdzie korzystanie z pornografii odbywało się na komputerze, na przykład stacjonarnym w salonie, czy taki komputer zazwyczaj był jeden w domu, a więc dostępność do niego nie była zbyt łatwa dla wszystkich członków rodziny. Do takiej sytuacji, gdzie każdy ma swojego smartfona, może z tej pornografii skorzystać w każdym momencie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby skorzystać teraz, to wystarczy wyjść do łazienki, włączyć smartfona, nie jest to zbyt skomplikowane. No i widać to też w danych. O ile na przykład w 2002 roku kontakt z pornografią w ciągu całego życia deklarowało około 87-88% mężczyzn, z czego z pornografią w internecie tylko 36% mężczyzn, o tyle już w 2016 roku 97% mężczyzn mówiło, że z pornografii korzystało, z czego również 97% korzystało z niej w internecie. Czyli pornografia przesunęła się z takich właśnie magazynów drukowanych, kaset VHS czy później płyt DVD niemalże całkowicie do internetu. Jeśli spojrzymy sobie na statystyki udostępniane tylko przez jeden najpopularniejszy portal dystrybuujący pornografię na świecie, to możemy zobaczyć, że korzysta z niej około 81 milionów osób dziennie. Liczba odwiedzin w ciągu roku to jest ponad 28 miliardów, a liczba filmów, które tam są zgromadzone, to jest, jeśli je wszystkie zsumujemy tylko na tym jednym portalu, to jest 68 lat, czyli można by spędzić całe życie nie śpiąc, żeby obejrzeć to wszystko, oglądając 24 godziny na dobę, więc ta różnorodność materiału jest naprawdę niesamowita, imponująca. No i to generuje również olbrzymie transfery danych. Ten jeden portal rocznie generuje około 3700 petabajtów. Jeśli weźmiecie Państwo wszystkie iPhony, które są na świecie i wypełnimy je pornografią, to będzie mniej więcej taka liczba danych. Tutaj widać na tym obrazku, jak zmieniał się sposób korzystania z pornografii od 2008 roku. O ile w 2008 roku tylko 1% wejść na tą jedną konkretną stronę odbywało się z telefonów komórkowych, o tyle w 2017 było już to 75% wejść. Czyli aktualnie pornografia głównie jest oglądana na urządzeniach mobilnych, już nie na laptopach, komputerach stacjonarnych, tylko na telefonach komórkowych i tabletach. I widzimy też z roku na rok, że wzrasta popularność pornografii wśród kobiet. W niektórych krajach te wzrosty to są nawet około 100% rocznie. I o ile kiedyś było to zjawisko takie niszowe wśród kobiet, teraz około 25-36% użytkowników pornografii to kobiety. A są też takie kraje, gdzie jest to ponad 50%, ale to nie zdarza się bardzo często. Jak wygląda korzystanie z pornografii w Polsce? Tutaj nie w badaniach, które przeprowadziliśmy w tym roku, postanowiliśmy oprzeć się na danych niedeklaratywnych, czyli nie na tym, co ludzie mówią, no bo jeśli ja zapytam Państwa teraz, kto korzystał z pornografii w tym miesiącu, to pewnie większość z Państwa bałaby się podnieść rękę, wstydziłaby się. Natomiast spojrzeliśmy na dane realnego ruchu w internecie, czyli rzeczywiście na takie wejścia na te strony. I jeśli spojrzymy sobie, jak to się zmieniało od 2000, tutaj ten pointer, nie widać go chyba za dobrze, od 2004 roku do 2016 roku, to ta niebieska linia pokazuje w ogóle, jak wzrósł odsetek osób korzystających z internetu w Polsce, to jest procent populacji. O ile w 2004 roku na komputerach stacjonarnych z internetu korzystało 26% Polaków, o tyle w 2016 było to już niemal 70% Polaków.
A czerwona linia pokazuje odsetek populacji polskiej korzystającej z pornografii. Tutaj mówimy o jednorazowym wejściu na przestrzeni miesiąca. I tutaj mamy wzrost od 8% do 25%, czyli w 2014 roku przynajmniej raz w miesiącu na stronę pornograficzną weszło 2,7 miliona Polaków. W 2016 już było to 8,5 miliona Polaków, czyli mamy ponad trzykrotny wzrost, jeśli chodzi o takie liczby bezwzględne. Oczywiście te liczby mogą być mocno niedoszacowane, bo mówimy tylko o wejściach z komputerów, laptopów czy komputerów stacjonarnych i mówimy tylko o takich wejściach, które są rejestrowane przez normalną przeglądarkę. Od 2008 roku zaczęto wprowadzać tryby takie prywatne w przeglądarkach. Statystycznie rzecz biorąc, połowa ludzi wie, co to ten tryb jest na tej sali, ponieważ połowa mężczyzn, patrząc na te statystyki, weszła na stronę pornograficzną w ostatnim miesiącu i co czwarta kobieta siedząca tutaj zapewne też weszła na stronę pornograficzną w ostatnim miesiącu i pewnie zrobiliście to Państwo raczej przez tryb prywatny. Tego my nie rejestrujemy akurat w tych badaniach, więc te liczby mogą być zaniżone i to są właśnie liczby tylko z telefonów, z komputerów stacjonarnych i laptopów, czyli też jeśli ktoś wszedł w pornografię na smartfonie, to też tego tutaj nie rejestrujemy. Więc tak jak widać, korzystanie z pornografii jest bardzo popularnym zachowaniem. Jeśli spojrzymy sobie właśnie na strukturę tego udziału w wejściach na strony pornograficzne wśród mężczyzn i kobiet w Polsce, to jest to co czwarta kobieta korzystająca z internetu i niemalże połowa mężczyzn, przynajmniej raz w miesiącu. I dla wielu osób, które z tej pornografii korzystają, to korzystanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami poważnymi, żadnymi problemami, ale dla niektórych tak i o tym coraz częściej się mówi, że jest też grupa osób, użytkowników pornografii, która od tej pornografii się uzależnia, korzysta z niej w sposób nałogowy. Jest to już na tyle mocno dyskutowany temat, że pojawiają się o tym książki. Jest to temat na okładkach znanych czasopism, takich jak Time na przykład w zeszłym roku, ale też w Polsce mnóstwo artykułów na ten temat było w głównych czasopismach, czy wielkoformatowe filmy takie jak Shame McQueena, czy Don John na przykład. No i jest to też przedmiot debaty publicznej, na przykład w Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy Camerona, który rozpoczął ten projekt We Protect Children Online, czy na przykład taka konferencja, jak tutaj też pokazuje, że jest to istotny społecznie problem w Polsce. W Stanach Zjednoczonych w tym momencie 7 stanów ogłosiło pornografię też jako istotny społecznie problem. Mówią o tym jako kryzys pornografii i tak dalej. Natomiast coś takiego jak nałogowe korzystanie z pornografii nie było ujęte w klasyfikacjach, żadnych klasyfikacjach zaburzeń do tej pory, ani w obowiązującym w Polsce ICD-10 publikowanym przez Światową Organizację Zdrowia, ani w obowiązującym w Stanach Zjednoczonych DSM-5. Natomiast w tym roku po raz pierwszy zostało to sklasyfikowane. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała klasyfikację ICD-11, klasyfikację, międzynarodową klasyfikację chorób i tam po raz pierwszy opisano coś takiego jak kompulsywne zachowania seksualne. Jest to szersza kategoria obejmująca nie tylko nałogowe korzystanie z pornografii, ale również nałogowe korzystanie z płatnych usług seksualnych, przygodnych kontaktów seksualnych itd. Jak wyglądają kryteria diagnostyczne takich kompulsywnych zachowań seksualnych według WHO? W tej chwili te proponowane kryteria wyglądają w taki sposób, że rozpoznajemy kompulsywne zachowania seksualne w momencie, gdy ktoś poświęca dużą ilość czasu na dane zachowanie seksualne, na przykład oglądanie pornografii, notorycznie zaniedbując inne ważne, niezwiązane z seksem cele. W momencie, kiedy te zachowania się powtarzają i mają miejsce nieskuteczne próby redukcji tych zachowań, pomimo negatywnych konsekwencji dla danej osoby albo niewielkiej satysfakcji z tych zachowań. Dodatkowo wiąże się to z wysokim poziomem stresu, jakichś dysfunkcji społecznych, niewywiązywania się na przykład z obowiązków czy zaniedbywania edukacji albo pracy. I ta niemożliwość odzyskania kontroli ma miejsce przez okres przynajmniej 6 miesięcy.
To, co jest ważne, to to, że nie można rozpoznać nałogowych zachowań seksualnych czy kompulsywnych zachowań seksualnych tylko na podstawie takiego problemu moralnego. Czyli jeśli ktoś mówi, ok, jestem uzależniony czy od seksu, czy od pornografii i mówi to tylko na takiej podstawie, że po prostu co jakiś czas z tej pornografii skorzysta i ma z tego tytułu jakiś dylemat moralny, nie jest to podstawą do rozpoznania kompulsywnych zachowań seksualnych. Muszą wystąpić te czynniki, które tutaj są w punktach od 1 do 5. Okej. Więc kto i dlaczego poszukuje pomocy w związku z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi? Tutaj mamy wyniki badań na próbie 1800 osób w Polsce, które takiej pomocy poszukują. I w przypadku próby polskiej zdecydowana większość to są mężczyźni w tym momencie, 93%, 7% to kobiety. To trochę zadziwia, biorąc pod uwagę tą strukturę użytkowników pornografii w Polsce, bo skoro 25% kobiet korzystających z internetu też z pornografii korzysta, to moglibyśmy się spodziewać, że będzie ich więcej. Zwłaszcza jeśli weźmiemy też pod uwagę to, że rośnie odsetek kobiet, które z pornografii korzystają. Ale jeśli spojrzymy sobie na tą informację, po ilu latach problematycznego korzystania ktoś zaczyna tej pomocy szukać, to zadziwia już to trochę mniej, bo okazuje się, że aż 2/3 osób, które zgłaszają się po pomoc, zgłasza się dopiero po ponad 10 latach takiego doświadczenia nałogowego korzystania. Czyli 10 lat temu użytkowniczek pornografii było mniej, kobiety rzadziej sięgały prawdopodobnie po czasopisma czy kasety VHS. To dopiero jest nowe zjawisko i podejrzewam, że w niedługim czasie pewnie będziemy obserwowali za następne 10 lat wzrost kobiet wśród osób szukających pomocy. Ważne jest też to, żeby zwrócić uwagę, że oglądanie pornografii nie jest bardziej popularne tylko wśród osób, które są singlami, które nie są w związkach, nie mają regularnego seksu z partnerem czy z partnerką, ponieważ wśród osób, które szukają tej pomocy, są zarówno osoby, które są w związkach formalnych, jak i nieformalnych. Odzwierciedla to jakby całą strukturę społeczeństwa. I też w badaniach pokazujemy, że to korzystanie z pornografii u osób, które korzystają z niej w sposób nałogowy, nie jest też związane z częstotliwością seksu z partnerem. Aczkolwiek widać, że w populacji, która nie szuka pomocy, wśród takich regularnych użytkowników pornografii, rzeczywiście osoby, które nie mają seksu na co dzień, korzystają z pornografii częściej. Jest to po prostu takie zachowanie seksualne dla nich bardziej dostępne. Większość osób, które szuka pomocy w związku z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, szuka jej w związku z takim nałogowym korzystaniem z pornografii, kompulsywną masturbacją. Część z nich ma również problemy z przygodnym seksem albo z płatnymi usługami seksualnymi. Najczęściej doświadczane problemy to wpływ na własne samopoczucie, taki negatywny, trudności z relacjami społecznymi, trudności jakieś w relacjach rodzinnych, zaniedbywanie pracy bądź edukacji. Też jest cały szereg różnych innych problemów. Co ciekawe, też 5% mówi, że w związku z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi doprowadziło do jakiejś właśnie niechcianej ciąży, czyli w tej próbie prawie 2000 osób to było ponad 100 ciąż. Ale najczęściej to są problemy właśnie w relacjach, zaniedbywanie obowiązków domowych, czy na przykład nieobecność w pracy albo szkole. Mamy cały szereg różnych badań, które pokazują korelacje również z innymi czynnikami, takimi właśnie nie tylko jak pogorszony nastrój, ale mniejsza satysfakcja z intymnych relacji, częstsze korzystanie z pornografii jest z tym skorelowane, bądź znudzenie życiem seksualnym w związku, albo na przykład trudności ze skupieniem uwagi. Aktualnie międzynarodowa klasyfikacja ICD-11 proponowana przez WHO, ona wejdzie w życie dopiero od 2022 roku, klasyfikuje kompulsywne zachowania seksualne jako zaburzenie kontroli impulsów, nie jako uzależnienie, dlatego że jeszcze nie ma odpowiednio dużo danych, żeby używać akurat tego słowa. Natomiast tam jest bardzo wiele podobieństw i tutaj przedstawię wyniki różnych badań, głównie badań mózgu.
Tak z ciekawości, ile osób Państwo tutaj widzą w tym mózgu? Kto widzi dwie? Trzy, tak? A ktoś widzi cztery? Okej, okay. Nie jest to żaden test projekcyjny, więc bez stresu. Okej, okay. Więc w mózgu mamy bardzo wiele różnych układów funkcjonalnych. I część tych układów odpowiada za skuteczne uczenie się. I tutaj na przykład takie struktury jak brzuszne prążkowie czy jądra migdałowate. Dla tłumaczy brzuszne prążkowie to ventral striatum. Odpowiadają za uczenie się relacji między bodźcami nagradzającymi a różnymi innymi bodźcami. I większość z Państwa pewnie pamięta eksperyment Pawłowa, podczas którego to pies w momencie, kiedy widzi jedzenie, zaczyna się ślinić, jest to reakcja bezwarunkowa. Natomiast gdy słyszy dzwonek, nie dzieje się nic. W momencie, gdy sparujemy jedzenie z dzwonkiem, następuje uczenie się, warunkowanie. I po pewnym czasie na dźwięk samego dzwonka pies zaczyna się również ślinić, pojawia się reakcja bezwarunkowa. Dzieje się tak dlatego, że po prostu takie struktury jak jądra migdałowate czy brzuszne prążkowie zakodowały te dwie rzeczy i dzwonek jest rozpoznawany już jako wskazówka bodźca nagradzającego. Również wywołuje motywację po to, żeby na przykład sięgnąć po jedzenie. Spójrzmy na jądra migdałowate, których aktywność odpowiada za szybkość tego uczenia się. Tim Kluken z zespołu niemieckiego pokazał w 2016 roku, że u osób, które szukają pomocy w związku z nałogowym korzystaniem z pornografii, podczas uczenia się takich skojarzeń, właśnie takiego bodźca neutralnego z pornografią, te jądra migdałowate są bardziej aktywne, czyli to uczenie następuje szybciej. Valerie Woon z Cambridge pokazała w 2014 roku, że również te jądra migdałowate są bardziej aktywne podczas samego oglądania bodźców erotycznych, pornografii u osób, które nałogowo korzystają z pornografii. Spójrzmy na brzuszne prążkowie. To jest taka struktura, która nie tylko odpowiada za uczenie się tych asocjacji, tych skojarzeń, ale również za wzbudzanie motywacji do tego, żeby wykonać konkretne zachowanie i zdobyć nagrodę. W tym momencie na przykład w tej sytuacji sięgnąć po pornografię. I tutaj Valerie Woon pokazała, że brzuszne prążkowie jest bardziej aktywne w kontakcie z bodźcami erotycznymi u osób nałogowo korzystających z pornografii. Matthias Brandt dwa lata później pokazał bardzo podobny wynik na próbie nieklinicznej. Natomiast nasz zespół w 2017 roku poszedł o krok dalej i sprawdziliśmy, czy to brzuszne prążkowie będzie też bardziej aktywne na wskazówki właśnie takie neutralne, skojarzone z pornografią albo z innymi nagrodami. I tutaj kojarzyliśmy takie wskazówki neutralne albo z pornografią, albo z nagrodami pieniężnymi. Również zaobserwowaliśmy wzrost aktywności brzusznego prążkowia, które to odpowiada za wyrzut dopaminy i właśnie motywację. I co ciekawe, u osób nałogowo korzystających z pornografii, to brzuszne prążkowie odpowiada znacznie mocniej tylko na wskazówki zapowiadające bodźce erotyczne. Te słupek taki pełny to są pacjenci, słupek kreskowany to są osoby kontrolne. Natomiast w przypadku nagród pieniężnych takich różnic nie ma. I tutaj widać też później, że osoby, które nałogowo korzystają z pornografii, są bardziej zmotywowane po to, żeby wykonać więcej pracy, szybciej wykonać jakieś zadanie, żeby tą pornografię otrzymać, niż na przykład, żeby otrzymać pieniądze. Czyli jest to takie uczenie się bardzo ukierunkowane w stronę właśnie tych bodźców erotycznych. Więc osoby nałogowo korzystające z pornografii charakteryzują się taką większą reaktywnością brzusznego prążkowia w odpowiedzi na wskazówki skojarzone z oglądaniem pornografii. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że te osoby mogą nauczyć się bardzo różnych wskazówek. Często taką wskazówką jest na przykład znajdowanie się sam na sam z urządzeniem, które daje dostęp do pornografii. Załóżmy, ktoś zostaje w biurze po godzinach, chciałby popracować, żeby w weekend mieć wolne. Nagle wszyscy wychodzą i nie wiadomo dlaczego zaczyna oglądać pornografię. A to dlatego, że to już jest mocno skojarzone i brzuszne prążkowie po prostu motywuje tego człowieka w duży sposób, żeby po tą pornografię sięgnąć i wywołuje taki głód nałogowy, który jest trudny do odparcia. To jest takie zjawisko, które w filmach o wampirach możemy zaobserwować, gdzie
jak pojawi się pierwsza kropla krwi, czyli ten wyzwalacz, to już trudno się oprzeć, po prostu trzeba się wgryźć, wypić wszystko, nie? I to jest taki podobny efekt właśnie w uzależnieniach. W tym przypadku te wskazówki prowadzą do tak silnego właśnie głodu nałogowego, który powoduje, że sięgamy po pornografię. Taka osoba nałogowo korzystająca sięga po pornografię, mimo że chciała zrobić coś zupełnie innego. No i to bardzo przypomina te mechanizmy, które widzimy w uzależnieniu od substancji oraz w uzależnieniu od hazardu. Jesteśmy ludźmi, więc możemy sobie stawiać różne cele takie dalekodystansowe i często mimo tego, że chcielibyśmy na przykład zajrzeć do pornografii albo zjeść coś słodkiego, jesteśmy w stanie sobie powiedzieć nie, mam do wykonania jakąś pracę, więc dzisiaj z tej pornografii nie korzystam, albo nie zjem nic słodkiego, ponieważ właśnie jestem na diecie i chcę, nie wiem, schudnąć przed wakacjami i dobrze wyglądać na plaży. I za tą funkcję właśnie takiej kontroli odpowiada kora przedczołowa, głównie grzbietowo-boczna kora przedczołowa. To jest ten obszar tutaj zaznaczony na żółto. I ta kora ma taką zdolność, że potrafi hamować różne inne struktury w mózgu, kontrolować je. Może kontrolować między innymi to brzuszne prążkowie albo jądra migdałowate, o których mówiłem wcześniej. Jest to trochę taka sytuacja, która przypomina właśnie taką siłowanie się na ręce. Czasami dostajemy ten silny impuls, chcemy po coś sięgnąć, ale kora przedczołowa mówi nie, nie, to nie jest zgodne z twoimi długofalowymi celami, nie rób tego i hamuje tam aktywność. No ale czasami ta walka jest nierówna i taka sytuacja ma miejsce w przypadku uzależnienia, w przypadku nałogów. Ten impuls jest wtedy bardzo silny i trudno jest się mu oprzeć, tak jak pokazywałem wcześniej. Dlatego ważne jest też, żeby zobaczyć, jak ta kora przedczołowa funkcjonuje u osób nałogowo korzystających z pornografii. I tutaj w 2014 roku Simone Kuhn z Niemiec oraz Tim Klucken w 2016 roku również z innego zespołu niemieckiego pokazali, że te połączenia funkcjonalne między korą przedczołową a brzusznym prążkowiem są słabsze u osób, które nałogowo z pornografii korzystają, niż u osób, które korzystają z pornografii bez problemów. Nasz zespół w tym roku poszedł o krok dalej i udało nam się wreszcie po raz pierwszy na świecie porównać bezpośrednio nie tylko połączenia funkcjonalne, ale strukturę mózgu osób korzystających nałogowo z pornografii, z osobami, które są uzależnione od alkoholu albo od hazardu oraz z grupą kontrolną, czyli takich osób, które nie mają uzależnień. I tutaj jak spojrzeliśmy w ogóle na tą całą strukturę mózgu i porównaliśmy wszystkie te trzy grupy do osób kontrolnych, takich, które nie mają problemu z żadnymi nałogami, okazało się, że to są takie badania morfometryczne mózgu, czyli patrzymy, ile jest tkanki mózgowej w różnych obszarach. Okazało się, że jedyne istotne różnice to są różnice właśnie w tej morfometrii kory przedczołowej, grzbietowo-bocznej kory przedczołowej po prawej stronie. I to jest właśnie ten obszar, między innymi, który odpowiada za tą kontrolę. I tutaj na tym wykresie widać, ile jest tej tkanki u osób kontrolnych bez nałogów i widać, że jest jej znacząco mniej u osób, które mają problem z alkoholem, są uzależnione od alkoholu, u osób, które są uzależnione od hazardu, a osoby, które są nałogowo korzystają z pornografii, są po środku. Jest ich, tej tkanki mają mniej niż osoby kontrolne, mają jej trochę więcej niż w tym miejscu niż osoby z innymi uzależnieniami, ale jest to również taka różnica właśnie w podobną stronę. No i tutaj można zadać bardzo ważne pytanie. Co było pierwsze, kura czy jajko? Podobno naukowcy znają już odpowiedź na to pytanie, ale te odpowiedzi są różne. Jedna potencjalna opcja jest taka, można zadać pytanie, czy pornografia powoduje te zmiany w mózgu, które pokazałem. Czyli taki kierunek w tą stronę. No, wiemy, że z pornografii korzysta bardzo wiele osób, tak? Dorosłych, że jest to 49% mężczyzn na przykład. Ale też jednocześnie wiemy, że tylko 8-15% regularnych użytkowników pornografii mówi, że jest to dla nich zachowanie problematyczne.
Takie samo diagnozowanie uzależnienia w populacji ogólnej, czyli nie tylko w tych, którzy z pornografii korzystają, ale całkowitej populacji, wynosi od 2 do 6% w zależności od kraju i od rodzaju metodologii badań. Więc możemy zadać też pytanie, czy ta różnica w mózgu może jest czymś, co już istnieje wcześniej i powoduje, że pewne jednostki, pewne osoby po prostu są bardziej podatne na nałogowe korzystanie z pornografii, a większość nigdy się od tej pornografii nie uzależni. A być może jedno i drugie, to jest najbardziej prawdopodobna opcja, że występują jakieś predyspozycje u części osób, na przykład już na starcie rozwój kory przedczołowej jest słabszy i to powoduje, że to korzystanie z pornografii jest bardziej wciągające, a zwrotnie to korzystanie z pornografii dalej powoduje kolejne zmiany w mózgu, na przykład te zmiany związane z uczeniem się, które pokazywałem w przypadku amigdali czy brzusznego prążkowia. I wszystko zaczyna się coraz bardziej napędzać i problem staje się w pewnym momencie poważny i nazywamy go już od danego momentu właśnie nałogowym korzystaniem i tak dalej. To jest trochę sytuacja podobna jak w przypadku alkoholu. W Polsce ekspozycja na alkohol jest olbrzymia, korzysta z niego bardzo wiele osób. Regularny kontakt z nim ma około 79% mężczyzn, czyli przynajmniej raz w miesiącu. Ma jakiś kontakt z alkoholem, natomiast problematyczne picie i nałogowe picie to jest problem około 11-12% osób w Polsce, co i tak daje po prostu miliony osób, bo to jest 3,5 miliona osób w Polsce, jeśli chodzi o alkohol. W przypadku pornografii, no to pewnie też będziemy mówili już o przynajmniej milionie osób. No i teraz takie predyspozycje mogą być neuronalne, tak jak na przykład te zmiany w korze przedczołowej, które pokazałem, ale mogą być też genetyczne, a mogą być również psychologiczne, na przykład za chwilę pokażę całą gamę różnych innych czynników, które korelują z nałogowym korzystaniem z pornografii lub społeczne. I możemy sobie wyobrazić, że takie psychologiczne na przykład elementy to jest większa potrzeba szukania doznań. I taka osoba, która ma tą potrzebę szukania doznań, będzie szukała różnych rzeczy w internecie. Jeśli trafi na pornografię, jest to wysoko stymulująca rzecz, więc chętnie będzie tam wchodziła jeszcze bardziej i jeszcze bardziej tą potrzebę będzie rozbudzała. Albo na przykład część badań pokazuje taką korelację między negatywnym obrazem własnej atrakcyjności fizycznej, a nałogowym korzystaniem z pornografii, zwłaszcza u młodzieży. I może być tak, że już ktoś na starcie myśli o sobie jako o osobie mniej atrakcyjnej, dlatego raczej zamiast wchodzić jako nastolatek w kontakty z innymi osobami i nawiązywać z nimi jakieś pierwsze kontakty seksualne, raczej sięga do pornografii, a oglądając pornografię ma do czynienia z takim obrazem, który zupełnie nie przypomina rzeczywistości, więc jeszcze bardziej pogłębia ten negatywny obraz własnej atrakcyjności, porównując siebie i to się nakręca. Inne takie czynniki to na przykład pozabezpieczne style przywiązania, to jest ważny czynnik wychowawczy, jakaś niska zdolność do regulacji emocji, właśnie duża potrzeba szukania nowości, neurotyzm i tak dalej. To są takie korelaty, które często są wiązane z częstszym korzystaniem z pornografii, ale nie wiemy, czy one są przyczyną, czy konsekwencją, mogą być i jednym, i drugim. Brakuje po prostu badań podłużnych i finansowania takich badań w tym momencie, żeby to ustalić. Teraz spójrzmy, dlaczego to jest ważne z perspektywy dzieci, jeszcze zanim powiem o tym, jak dzieci w Polsce z tej pornografii korzystają. Ano dlatego te wyniki, które pokazałem, są dosyć istotne, ponieważ mózg człowieka nie rozwija się w sposób równomierny. Na tym wykresie widać rozwój mózgu na przestrzeni od 5 roku życia do 20 roku życia. Obszary niebieskie to są obszary, które już się nie zmieniają, są w pełni rozwinięte. Obszary takie zielone, żółte i czerwone to są obszary, które nie są jeszcze rozwinięte, dalej się rozwijają. Jeśli weźmiemy sobie 5-latka, to taki 5-latek ma już w pełni rozwiniętą korę wzrokową. Czyli to, w jaki sposób widzi 5-latek, już się nie zmieni do 20 roku życia przynajmniej, nie wiem, potem się może pogarszać, nie? Ale raczej ze względu na gałkę oczną niż na korę mózgową. Natomiast obszar, który rozwija się najdłużej i najwolniej, to proszę zobaczyć, to jest właśnie ta kora przedczołowa, głównie grzbietowo-boczna kora przedczołowa, czyli ten obszar, o którym mówiłem wcześniej.
I ten obszar rozwija się aż do 20 roku życia w przypadku mężczyzn, a mniej więcej 17 rok życia w przypadku kobiet, troszeczkę szybciej. Dlatego też w wielu krajach mamy regulacje, które chronią osoby poniżej 18 roku życia przed dostępem do różnych używek, które też tą korę mogą upośledzać jej funkcjonowanie, takich jak na przykład alkohol. W Polsce jest to 18 rok życia, w Stanach Zjednoczonych jest to 21 rok życia. Chronimy też osoby, u których ta kora cały czas się rozwija, przed dostępem do różnych drastycznych treści, stąd te wszystkie oznaczenia w telewizji. Nie prezentujemy pewnego rodzaju filmów, na przykład brutalnych przed godziną 22, czy reklam pewnych produktów przed godziną 22 i tak dalej. Na grach komputerowych też są takie oznaczenia, natomiast jakoś w tym przemyśle elektronicznym to nie za dobrze funkcjonuje. Nie wiem, czy rodzice rzeczywiście patrzą na te oznaczenia. Jest dużo memów na ten temat. No a w przypadku pornografii, no to właściwie jest tylko jedno pytanie, na które każdy może odpowiedzieć, że ma 18 lat, wystarczy kliknąć. I legenda głosi, że ktoś kiedyś nacisnął, że nie ma tych 18 lat. Natomiast jak wyskakuje na pytanie, czy masz 18 lat, to tak naprawdę no, dla większości pewnie osób niepełnoletnich jest to tylko zachęta, że to może być coś ekscytującego. Nie? No i teraz, jak wygląda popularność pornografii wśród dzieci i młodzieży w Polsce? Tak jak mówiłem, to korzystanie z pornografii przesunęło się z komputerów stacjonarnych na urządzenia mobilne, smartfony, tablety, które każdy może mieć w kieszeni, oglądać, mieć dostęp do internetu z dowolnego miejsca, bardzo prywatny. No i o tyle na przykład, o ile w 2008 roku tylko 93% 18-latków i 62% 18-latek deklarowało, że miało kontakt z pornografią przed 18 rokiem życia, o tyle już w 2015 roku było to niemal 100% w obydwu grupach, a 12% chłopców i dziewczynek w badaniach brytyjskich mówiło, że miało kontakt z pornografią przed 12 rokiem życia i korzystało z niej w sposób regularny, czyli przynajmniej raz w tygodniu. A w badaniach polskich jest to około 11% chłopców w wieku 14-16 lat, którzy korzystają z pornografii już codziennie. Te badania, które my żeśmy przeprowadzili, analizując rzeczywiste wejścia na strony internetowe pornograficzne, przynajmniej raz w miesiącu, tylko z komputerów stacjonarnych i laptopów, bez telefonów, smartfonów, pokazują, że w grupie 7 do 12 lat jest to około 25% dzieciaków, czyli przynajmniej raz w miesiącu co czwarte dziecko weszło na jakąś stronę pornograficzną. I to, co ciekawe, proszę zobaczyć, o ile we wszystkich innych grupach jest dysproporcja między mężczyznami a kobietami, o tyle już w najmłodszych grupach mamy równe proporcje. Często te wejścia zapewne są tylko z takiej ciekawości i eksploracji świata. Tak jak pewnie większość z Państwa na tej sali kiedyś odkrywała erotykę, zaglądając do sztuki kochania na półce rodziców, czy na przykład znajdując jakieś magazyny dla dorosłych gdzieś tam u taty w szafie. O tyle obecnie ten dostęp to jest dostęp do zupełnie innych treści, treści, które są bardzo pobudzające, można mieć do nich dostęp w każdym momencie, są hiperrealistyczne, czyli są znacznie atrakcyjniejsze niż rzeczywistość i jest tam bardzo duża różnorodność, czyli zawsze można znaleźć coś nowego i ekscytującego. No i tak podsumowując, jeśli aktualnie estymowany średni wiek pierwszego dostępu do pornografii to jest 10 lat, bo to jest taki wiek, kiedy dziecko dostaje urządzenie mobilne typu smartfon albo tablet do użytku, to większość osób będzie miała dostęp do pornografii przez jakieś 7-8 lat, zanim będzie miało w ogóle pierwszy kontakt seksualny z drugim człowiekiem. Inicjacja seksualna w Polsce w tym momencie odbywa się średnio w wieku około 18,7 lat. Dla wielu dzieci ta pornografia będzie jedynym źródłem edukacji seksualnej, bo w Polsce mamy cały czas problem o rozmawianiu, z rozmawianiem o seksie. Nie ma edukacji seksualnej takiej, która rzeczywiście by to przedstawiała w fajny sposób. No a pornografia jest dość odległa od rzeczywistości. To, co tam widać, jest no,
no Państwo możecie sobie wejść, zobaczyć po prostu i porównać z własnymi doświadczeniami seksualnymi. Jest to coś zupełnie innego, nie przypominającego tego, co można doświadczyć się samemu, mając seks z drugim człowiekiem. Dla części regularnych użytkowników, i to już jest fakt, wiemy to, pornografia może być uzależniająca. Zostało to już też uznane przez Światową Organizację Zdrowia. Czy każde dziecko, które korzysta z pornografii, może się od niej uzależnić? No prawdopodobnie nie. Jest to pewnie tak jak w przypadku alkoholu. Nie każdy nastolatek, który po ten alkohol sięgnie, będzie w przyszłości miał z nim problem. Ale podobnie jak z innymi nałogami, te kilkanaście procent może się uzależnić, a w skali globalnej, no to są miliony osób. W skali tylko i wyłącznie tego kraju to są po prostu dziesiątki czy setki tysięcy osób. Dlatego jest to istotny temat i myślę, że warto zrobić to, co można, żeby ten dostęp do pornografii pierwszy odbywał się jak najpóźniej. On prawdopodobnie nie jest nieunikniony, ale żeby nie odbywał się w taki zupełnie przypadkowy sposób i możliwie jak najpóźniej. Na koniec chcę podziękować uczestnikom badań, bez których tych wyników by nie było, całemu zespołowi badawczemu. Tutaj jest też Michał Lew-Starowicz, z którym wspólnie te badania prowadzimy i będziemy mieli okazję dyskutować dalej, organizacjom, które finansują te badania. I też jeśli ktoś z Państwa ma problem z nałogowymi zachowaniami seksualnymi, czy z pornografią, czy z jakimiś innymi nałogami, to aktualnie prowadzimy ogólnopolskie badanie nałogów. Można wejść na stronę internetową, pobrać aplikację na smartfona i też wziąć udział w badaniu. Jest to bezpłatne, anonimowe i proste. Dziękuję bardzo.